I tak jak obiecałem, prezentacja budowy cysterny na żywym organizmie. Cysterny do przewozu materiałów spożywczych. Ogólnie ta beczka w środku jest mniejsza z tego powodu, że to jest termos. To jest termos, to jest izoterma, która trzyma temperaturę. Oczywiście mamy tutaj termometry, bardzo ważna rzecz, w sumie w której nie wspominałem w filmie wcześniej. Do każdej z komór, to jest akurat cysterna dwukomorowa, mamy termometr. Termometr, dzięki któremu sprawdzamy i regulujemy temperaturę produktu. Znaczy regulujemy, no w sumie też, dojdziemy za chwilę do tego, nie? Tutaj mamy ten przewód, tą rurę powietrzną, o której mówiłem w poprzednim filmie. Podpinamy się przykładowo tutaj tym wężem, to jest wąż od kompresora. Kompresor jest zamontowany jako przystawka mocy w ciągniku i w tą stronę tłoczymy powietrze, robimy ciśnienie po to, aby wypchnąć produkt z beczki, rozładować. Możemy tu zastosować jakąś inną przejściówkę, jakiś inny wąż klienta przykładowo zastosować i napchać ciśnienia do środka, do beczki. Tutaj mamy zawór zwrotny, czyli zawór tylko w jedną stronę. Dalej mamy manometr ciśnienia, dzięki któremu kontrolujemy ciśnienie w beczce. Zazwyczaj jest to 2 bary, nie więcej. W tym przypadku, jak widać, maksymalne ciśnienie to 2 bary, jakie możemy zastosować. Tu mamy zawór bezpieczeństwa, tutaj mamy inne złącze powietrza pod podpięcie się, pod tak zwane chyba strażackie, już nie pamiętam dokładnie, złącze kłowe, przepraszam bardzo, tak to się nazywa. Tutaj mamy pojemnik na filtr sterylny, ponieważ tłocząc tutaj powietrze z kompresora może się gdzieś tam dostać jakiś olej i tutaj przechodzi nam przez filtr sterylny i już dalej mamy wyczyszczone powietrze. Pewne, że jest na pewno czyste, tak? Jak zauważyliście, mamy tu poplombowane wszystko, są wszędzie plomby, cysterna jest po myjni, a więc jest zaplombowane po to, by myjnia mogła poświadczyć, że to wszystko zostało umyte i że już tam nikt więcej nie zaglądał, tak? Dalej mamy tutaj, jak widać, zaworek. Zawsze zaworek w ten sposób w stosunku do rury, czyli w poprzek. To jest zawór zamknięty. W ten sposób mamy zawór otwarty. Zawsze to jest w każdym praktycznie zaworze mamy taką zasadę, że w poprzek prostopadle do rurki to jest zawór zamknięty. Tutaj mamy wylot powietrza, bądź też możemy podłączyć przykładowo jakąś złączkę i wcisnąć jakiś tam przewód, który pomija, jak widzicie, filtr sterylny, wtedy zamykamy tutaj, aby się nam to powietrze nie cofło do filtra sterylnego i już tłoczymy go tam do góry i jak widzicie idzie rurka do drugiej komory, bo tu mamy pierwszą, tu mamy drugą. Jak widzicie tam 25 tysięcy litrów jest napisane, a tutaj mamy napisane 8 tysięcy litrów, a więc oczywistość, że ta komora jest mała, a tamta jest duża i posiada 2 dekle, a ta posiada 1, tak? Dobra, jedziemy dalej. To jest najważniejsza, można powiedzieć, rzecz w cysternie, najważniejsza. Wszystkie są ważne, ale ta jest jedna z ważniejszych. To jest zawór denny. Zawór denny to jest po prostu tutaj rurka, tam idzie jakiś tam pręt i tam jest taka klapka, która otwiera bądź zamyka zawór denny, który jest na samym dnie cysterny, po to, żeby ten produkt nam cały spłynął i się rozładował, tak? Tutaj mamy skrzynkę. To powinno być wszystko zaplombowane, ale jeszcze nie zaplombowałem w celu nakręcenia tego materiału. Tutaj mamy skrzynkę. Jak widzicie, wszystko jest czyściutkie, sterylne. Tutaj mamy zawór spustowy. Ostatni zawór, no przedostatni powiedzmy. Tam troszkę dalej, z pół metra, jest właśnie tamten zawór denny. Widać go tam. Bo ta beczka jest, że tak powiem, mniejsza w środku, także to się wydaje, że on nie staje aby troszeczkę z boku, ale w rzeczywistości on jest na dnie. I tutaj mamy ten zawór spustowy, jak widać, prostopadle mamy ustawiony ten, równolegle, przepraszam, mamy ustawiony ten zawór, a więc jest w tej chwili otwarty. Tutaj mamy zawór zamknięty.
ten akurat zawór i ta rureczka i to złącze tutaj kłowę służy nam do wypchnięcia produktu po rozładunku bądź tam po rozładunku w suwie grawitacyjnym bądź tam chcemy się pozbyć produktu tutaj z tego odcinka. Stąd do tamtąd mamy dosyć spory odcinek, może produkt zostać i po to mamy tutaj ten zawór, żeby podłączyć się tu powietrzem, przywalić ciśnieniem i wypchnąć tą całą resztę z tej rury. Potem mamy tutaj ten zaworek. Tam możemy sobie przykręcić na przykład taki malutki kranik do pobrania próbki. Tutaj oczywiście wszystko mamy na uszczelkach poskręcane i tam wylatuje z pierwszej komory. To jest tylko zawór spustowy i tu zawór powietrzny do pierwszej komory. To idzie właśnie tą rurką, która jest też w otulinie, też w izolacji. Jak widzicie tam, o, dochodzi przewód, który może rozgrzać tą rurę w środku po to, że na przykład jak masło zastyga, tak? Zastygnie nam, póki jest rozgrzane do 50 przykładowo stopni, no to nam jest płynne. Jeśli temperatura spada, robi się masło i nam może po prostu to w środku wszystko w tej rurze zastygnąć. Ogólnie cała cysterna jest grzana. Mamy system rurek napełnionych glikolem właśnie taki. Znaczy tu jest akurat z zewnątrz, ale to w środku wygląda inaczej. Tam są właśnie rurki napełnione glikolem. Tutaj mamy kolejną skrzynkę, które to rurki się rozgrzewają dzięki temu piecu. Tu mamy piec na diesel, tam mamy zbiornik z normalną ropą, normalnym ON i piec Heizung, który rozgrzewa nam i przewody i cysternę. A rozgrzewa. Dzięki piecu możemy utrzymać żądaną temperaturę produktu. Czyli przykładowo przewozimy produkt na temperaturze 50 stopni, mamy zlecenie, że to musi być 50 stopni i grzejemy właśnie tym piecem po to, żeby ta temperatura nie spadła. Oczywiście tam pustą cysternę to i możemy tym zagrzać i tak dalej, i tak dalej. Także cysterna spożywcza posiada właśnie webasto, swoje webasto. Grzanie, żeby było ciepło. Zamykamy to, tu mamy taki kluczyk. Niestety nieumyty sprzęt, warunki widzicie jakie są, takie są, no ale to nie TVN, tutaj wszystko dzieje się live.